23 czerwca wspominamy świętego Tomasza Garneta, prezbitera i męczennika. Tomasz urodził się około 1574 roku w Southwark pod Londynem w znanej i bogatej rodzinie. Jego ojciec był gorliwym katolikiem. Tomasz naukę rozpoczął w Horsham, lecz ponieważ szkoły katolickie, gdy nasiliło się prześladowanie kościoła w Anglii, przekazano protestantom, z kilkoma kolegami udał się do Hiszpanii i Francji, by kontynuować naukę. Dwukrotnie był rozpoznany jako katolik i aresztowany, lecz uciekał z aresztu, a po dokonaniu wielu trudności ukończył seminarium duchowne w Valladolid w Hiszpanii i tam w 1599 roku przyjął święcenie kapłańskie. Miał około 25 lat, gdy zdecydował wrócić do Anglii, by w swojej ojczyźnie głosić Słowo Boże, udzielać sakramentów świętych ludziom pozbawionym kapłanów lub mających bardzo trudny dostęp do nich, gdyż ci w czasie trwania prześladowania kościoła albo się ukrywali, albo opuścili kraj, lub też zostali zamordowani. W 1605 roku, mimo iż ukrywał się pod innym nazwiskiem, został aresztowany. Torturami chciano od niego wydobyć zeznania przeciwko jego wujowi Henrykowi Garnetowi, prowincjałowi jezuitów w Anglii. Przesłuchania Tomasza trwały 7 miesięcy. Mimo że niczego mu nie udowodniono, 10 lipca 1606 roku umieszczono go na statku z 46 innymi kapłanami i wywieziono do Flandrii, grożąc im śmiercią, gdyby próbowali wrócić. Tomasz został skazany na dożywotnią banicję. Wpierw udał się do Leuven w Belgii, tam został przyjęty do nowicjatu jezuickiego. We wrześniu 1607 roku kolejny raz powrócił do Anglii. Po 6 tygodniach został rozpoznany jako kapłan i zdradzony. Ponieważ nie chciał uznać króla Anglii jako zwierzchnika kościoła, został skazany na powieszenie na słynnym drzewie Tyburn w Anglii. Przed wykonaniem wyroku śmierci powiedział, że dziś jest najszczęśliwszym człowiekiem żyjącym na świecie. Za wierność kościołowi Tomasz oddał życie 23 czerwca 1608 roku. Beatyfikowany został w 1929 roku, a kanonizowany 25 października 1970 roku przez papieża Pawła VI. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Tomasza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź na